Znajdujemy się na fermie w Zalesiu, tuż przed zasiedleniem obiektu. Obiekt, który kupiliśmy od Państwa w końcu 2016 roku, który po półtorarocznej modernizacji w grudniu oddajemy do użytkowania. Ferma po modernizacji zmienia profil produkcji z cyklu zamkniętego na cykl otwarty. Będziemy tutaj utrzymywali i produkowali na stadzie ponad 6 tysięcy loch. Planowana produkcja 180 tysięcy warchlaków w skali roku. Będą to zwierzęta wadze około 30 kg, które w komplecie wyjeżdżać będą do naszych partnerów w programie Gobarto 500. Jeden z najnowocześniejszych obiektów w kraju, w którym zainstalowaliśmy jedne z najnowocześniejszych, najlepszych i najbardziej dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, zarówno jeżeli chodzi o system wentylacji, jak i zżywienia zwierząt. To, co ważne dla nas i dla zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej produkcji na tym obiekcie, to to, że tuż przy fermie znajduje się biogazownia rolnicza o mocy 2 MW. Dzięki temu cała produkcja gnojowicy z tej fermy będzie zagospodarowana rolniczo poprzez odgazowanie w biogazowni. Z kolei w drugą stronę będziemy otrzymywali ciepło, które jest niezbędne do ogrzania zwierząt w procesie produkcji. Technologia zastosowana na fermie w Zalesiu to połączenie doświadczeń 2 firm, Gobarto i Big Dutchman. Z jednej strony zostały zastosowane proste systemy umożliwiające bezawaryjną obsługę, z drugiej strony, ze względu na wielkość fermy, znajdujemy również tutaj rozwiązania zautomatyzowane, skomputeryzowane, co umożliwia sprawne zarządzanie fermą. Jeśli chodzi o produkty Big Dutchmana, czy systemy, które tutaj się znajdują, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na sektor porodowy, gdzie znajdziemy urządzenie do karmienia loch, tak zwane żywienie wywoływane, oraz na sektor ciąży, gdzie znajdziemy stację żywienia loch. W każdym sektorze znajdziecie Państwo rozwiązania, które umożliwiają nowoczesny i wysokowydajny chów trzody chlewnej. I o tych rozwiązaniach chcieliśmy Państwu opowiedzieć. Sektor loch prośnych został wyposażony w stację Colbeck, umożliwiające indywidualne żywienie zwierząt. W sektorze znajduje się 3,5 tysiąca stanowisk zlokalizowanych w kojcach grupowych. Dla loch utrzymanie grupowe oznacza więcej wolności ruchowej, lepszą kondycję i wysoką zdrowotność, a dla hodowcy to lepsze wyniki produkcyjne. Każda locha oznaczona jest transponderem zamocowanym na uchu. Komputer identyfikuje lochę przy pomocy anteny, która znajduje się wewnątrz stacji. Po wejściu lochy stacja blokuje się i uniemożliwia wejście kolejnego zwierzęcia. Stacje żywienia są sterowane komputerowo i jest to jedyny system umożliwiający indywidualne żywienie loch, a poprzez to kontrolowanie ich kondycji w okresie ciąży. Zastosowano tutaj system wentylacji podciśnieniowej składający się z wlotów powietrza CL1112 wraz z siłownikiem sterującym wlotami oraz kominów wyciągowych CL900 gwarantujących optymalną wymianę powietrza. Proste rozwiązanie umożliwia wygodne otwieranie wygrodzeń dosłownie jedną ręką. Sektor porodowy to 1400 kojców porodowych rozlokowanych w 5 bliźniaczych budynkach. Tutaj również został zastosowany sterowany komputerowo system żywienia loch. Easy Slider zapewnia bezobsługowe rozkarmienie loch. Zwierzęta same decydują, kiedy chcą pobrać paszę. Kojec porodowy został wyposażony w czterostopową stabilną klatkę ze specjalnie wyprofilowanymi ruchomymi rurami zapobiegającymi przygnieceniu. Długość kojca można dostosować w prosty sposób w zależności od wielkości zwierzęcia. Pod lochą umieszczono ruszt żeliwny zapewniający stabilne podparcie dla nóg lochy. Płyta grzewcza zapewnia komfort cieplny nowonarodzonym prosiętom.
Małe poidełko miskowe z utrzymującym się lustrem wody pozwala na szybkie przyuczenie prosiąt do picia. Koryto dla lochy ze stali nierdzewnej połączone jest rurą paszową z systemem Easy Slider. Wygrodzenia o wysokości 50 cm są wykonane z paneli PVC wykończonych profilami z wysokiej jakości stali kwasoodpornej. Sektor odchowu prosiąt to 26 tysięcy stanowisk. Zastosowany w odchowalni system wentylacyjny DIF-R zapewnia równomierne doprowadzenie powietrza poprzez całą powierzchnię sufitu dyfuzyjnego. Skutecznie zapobiega przeciągom i ryzyku przeziębienia prosiąt. Automaty paszowe Pignik to znak rozpoznawczy Big Dutchman. Cechują się łatwą dostępnością do paszy, specjalnie wyprofilowanym korytem ograniczającym stratę paszy oraz prostym i niezawodnym mechanizmem regulacji. Całość gwarantuje wysokie przyrosty zwierząt. W odchowalni zastosowano poidła miskowe ze stali szlachetnej o kształcie misy, zapobiegającym zabrudzeniom przez zwierzęta. Trójkątny słupek wzmacniający zapewnia stabilność konstrukcji wygrodzeń, a pomieszczenia są ogrzewane za pomocą nagrzewnic wodnych. System Big Farm Net umożliwia sprawne zarządzanie całą fermą, zarówno z biura, jak i na odległość przy wykorzystaniu sieci internet. Big Farm Net to jednocześnie baza danych produkcyjnych, które umożliwiają analizę, a w konsekwencji planowanie i właściwe podejmowanie decyzji biznesowych.